Dzień dobry, zapraszam Państwa do obejrzenia mieszkania, które jest usytuowane w pobliżu łazienek. Super lokalizacja, świetny dojazd, wszędzie blisko, a mieszkanie jest rewelacyjne. Zresztą za chwilkę zobaczycie Państwo sami. Do zobaczenia. Po prawej stronie z przedpokoju prowadzą do osobnego pomieszczenia. Jest to w zasadzie osobna kawalerka o powierzchni około 18 metrów. Ma swoją łazienkę, można zrobić aneks kuchenny. Jest również osobne wejście z klatki schodowej, w związku z czym może być zupełnie niezależnym małym mieszkankiem. Na wprost od wejścia do mieszkania mamy pokój dzienny. Ma on powierzchnię ponad 23 metrów. Z pokoju jest wyjście na dużą lodżę. Lodża jest w kierunku zachodnim. I jak widać przed oknami jest zieleń, więc w zasadzie mieszka się jak w parku, cicho i zielono. W całym mieszkaniu na podłogach piękny parkiet diodełka. Tu widzimy wyjście z pokoju dziennego do przedpokoju i do sypialni. I mamy tutaj również własny balkon. Po prawej stronie mamy bardzo dużą szafę wnękową i wyjście do przedpokoju. Także jak widać mamy wejście do sypialni i z pokoju dziennego i z głównego przedpokoju. Po prawej stronie olbrzymie szafy furnirowane. Vis-a-vis wejścia do głównej sypialni mamy osobną toaletę z umywalką. Oraz łazienkę. W łazience mieści się duża wanna, umywalka i duża pralka. Obok łazienki jest wejście do prawie 10-metrowej kuchni, również z balkonem. Tak, tak, proszę Państwa, to mieszkanie ma 3 balkony, a w zasadzie jedną dużą lodżię i 2 małe balkoniki. No i to już w zasadzie koniec. Zajrzyjmy do sypialni, do pokoju dziennego, do osobnej kawalerki. No i kończymy naszą wizytę. Mam nadzieję, do zobaczenia.